Cześć, słuchajcie, ciągniemy dalej temat naprawy amplitunera amator. Nie wiem, dlaczego uparłem się na tego Zodiaka i tak mi zostało. Tak w dwóch zdaniach, co do tej pory zrobiłem. Więc tak, pierwsza rzecz, mniej więcej został umyty i wyczyszczony. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak widzicie, głowica już jest na swoim miejscu. I mogę wam pokazać, jak to w tej chwili wygląda. Jesteśmy skalą w lewej skrajnej pozycji. Kondensatory są praktycznie zamknięte. Jedziemy w drugą skrajną pozycję. Dojeżdżamy praktycznie do końca. I kondensatory osiągnęły swoją drugą skrajną pozycję. Więc tak to mniej więcej wygląda. Patrzę, że już dalej nie ma możliwości przekręcić. Więc uznaję, że na tą chwilę jest to poprawnie ustawione. To, czy rzeczywiście jest to poprawnie ustawione, okaże się tak naprawdę przy próbie strojenia, przystrojenia. Natomiast wstępnie uznaję, że jest ok. Czyli to jest kolejna rzecz, która została zrobiona. Znowu niestety migają mi lampy. Nie wiem, która to tak mi robi. Ok, więc kolejny etap po myciu, po zainstalowaniu głowicy. Oj, przepraszam was, patrzę, że chyba tu jakiś włos mi jeszcze gdzieś leży. To jest wymiana kondensatorów elektrolitycznych, wszystkich tak zwanych małych. One już zostały wymienione. Jeden potencjometr, do którego był PR-ek, zły dostęp, tutaj nie widzicie go, on już został wyczyszczony, pozostałe czekają na wyczyszczenie. Kondensatory elektrolityczne, wszystkie te rzędu tam około 1000 mikro i tutaj jest 100 mikrofaradów, zostały zweryfikowane. Został mi jeszcze do zweryfikowania kondensator główny tutaj w zasilaczu. Całkiem dobrze się mają te kondensatory. Pozostałe wszystkie małe wartości, łącznie z 47 mikro, zostało już wymienione. Później przy kolejnym odcinku może sobie je pomierzymy. Tutaj była jedna ciekawostka, któryś z kondensatorów, już nie pamiętam, czy ten, czy gdzieś któryś z tutaj 10 mikrofaradowych. Wydawało mi się, że był źle wlutowany, zamienione miał końcówki, natomiast ponieważ akurat do tego egzemplarza użyłem kondensatorów, które nie mają polaryzacji, to jakby nie wnikałem w to, czy gdzie jest plus, gdzie jest minus. Teraz kolejny etap prac to będzie oczywiście, tak jak wam mówiłem, czyszczenie wszystkich gniazd potencjometrów. No i przechodzę do czyszczenia, wybaczcie, tak muszę zrobić, i rozebrania isostatów, co ja z tymi isostatami, isostaty też już były wymyte i wyczyszczone, ale bez wylutowywania, bez rozbierania, więc wymyte zostały izopropanolem, zakonserwowane specjalnym smarem, myślę, że to wystarczy. No natomiast tutaj, jeśli chodzi o, no, znowu ta lampa, widzicie, muszę szybciej kończyć, o potencjometry suwakowe, tak jak widać, to zaczynam pracę, żeby był łatwiejszy do nich dostęp. Kurde, która ta? Przesłoniłem znowu lampę. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że te lampy w tym samym ujęciu wszystko działa tak, jak powinno. Za chwilę się to wszystko zaczyna migotać i tyle. Oczywiście jeszcze tu jest, zacząłem mówić, że żeby dostęp do potencjometrów suwakowych był lepszy, odkręciłem blachę, która prawdopodobnie jest ekranem, i przy okazji zobaczcie, widać, że strasznie jest zaśniedziałe gniazdo bezpiecznika głównego. Aczkolwiek, czy to jest na pewno główny bezpiecznik, to jeszcze tego nie sprawdzałem, bo mamy tutaj jeszcze jeden bezpiecznik, który jest dostępny od spodu. Który z nich jest głównym, to jeszcze to sobie zweryfikuję.
No i tyle, jak widać pracy jest dużo. Płytka niestety wygląda tak, jakby miały być pozaginane te potencjometry suwakowe. Mam nadzieję, że one, te nóżki ich nie są za bardzo pozaginane, bo będzie problem. Tak więc krok po kroku, jak to się mówi, idziemy do przodu. No i tyle, zobaczymy co w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już sprzęt pojawi się na stole, gdzie zacznę jakieś pierwsze testy, pierwsze regulacje głowicy i zobaczymy, jak to wszystko wyszło, jak to się udało. Niestety znowu piec się włączył, tak jak słyszycie, ciągle zapominam piec wyłączyć, jak zaczynam nagrywać w tym pomieszczeniu, w innym pomieszczeniu na szczęście nie ma takiego problemu. Tak więc prace idą do przodu, postanowiłem, że będzie kilka krótszych filmów, być może komuś to się przyda, bo nie wszyscy wiedzą, jak pewne rzeczy rozebrać, stąd też był film o moim tak zwanym patencie na wkrętak, który został przy montażu głowicy, demontażu głowicy zastosowany. Jak widać, zaraz Wam pokażę, linka skali, zaznaczyłem sobie kropkami tą linkę skali po montażu, po demontażu i montażu. Linka nie zmieniła swojego położenia, więc to, czego najbardziej nie lubię, czyli montaż, demontaż linek, ominął mnie na szczęście, więc jedna rzecz, która została, jak to się mówi, prostsza do zrobienia, jest za mną. Tu taka ciekawostka, nikt do tej pory w sieci nie próbował wymienić tranzystorów we wzmacniaczu wejściowym i w mieszaczu na BF240, przepraszam. Tak jak widzicie, może nie widzicie, ja te tranzystory wymieniłem. Zobaczymy, jak to będzie z czułością, ale to za chwilę, jak sprzęt trafi na stół. Także, tak jak wspomniałem wcześniej, będzie kilka krótszych odcinków o postępach prac, dlatego że, tak jak powiedziałem, gdzieś tam nawet na YouTubie próbowałem znaleźć jakieś filmy bardziej szczegółowe, natomiast nie zauważyłem, żeby ktokolwiek kiedykolwiek domontował cały zespół głowicy, nie zauważyłem, żeby ktokolwiek rozbierał i próbował smarować agregat pojemnościowy, więc raczej jestem pierwszy, który to pokazał, dlatego sprzęty, które nie są zbyt dobrze opisane w internecie czy tam na YouTubie, będę starał się robić więcej krótkich filmów, a nóż widelec komuś się to przyda. Także myślę, że chyba w tym bardzo krótkim odcinku, jak na moje możliwości, to będzie wszystko. Prace idą do przodu, jak widać. W kolejnym odcinku będzie kolejna porcja ciekawostek, cóż to takiego się udało zrobić, czego się nie udało. W każdym razie, już żeby nie przedłużać, kończę ten odcinek i trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego odcinka, cześć.